Cześć, witam Was. W 11 odcinku będę go tak samo nagrywał ze swoim tatą. Tak, witamy Was w kolejnej części. 11 część nauki programowania. Uczymy się pisać smart kontrakty na protokole Ethereum i tworzymy fabrykę zombiaków. 11 część, tym razem zajmiemy się trochę losowością. Zachęcam do przejrzenia poprzednich części. Jeśli trafiłeś na ten odcinek po raz pierwszy, wszystkich odcinków będzie 15. Także zobaczmy, co dzisiaj jest naszym zadaniem. I z tego, co widzę, to tak naprawdę przede wszystkim musimy tutaj zająć się generowaniem właśnie losowych liczb i trochę typowaniem zmiennych. To są takie, mogą się wydawać, skomplikowane pojęcia, dlatego może parę słów komentarza i takiego wyjaśnienia z mojej strony na początku. Czyli tak, mamy funkcję, która nam tworzy, której zadaniem jest wytworzenie losowej liczby, tak? I żeby tą losową liczbę wytworzyć, musimy użyć funkcji wbudowanej w sam protokół, w implementację języka Solidity. I taką funkcją jest właśnie taka funkcja o dosyć dziwnej nazwie, Kecak 256. Trochę śmieszna nazwa, co? To tylko 256 chyba. Tak. Czyli ta funkcja Kecak 256 pobiera pojedynczy parametr, właśnie będący argumentem tej funkcji, który jest typu bitowego, i następnie zwraca nam właśnie losowy ciąg znaków. Tak, przed imię tak? Psa. Kecak. Tak. Kecak. Kecak. I zwraca nam właśnie taki losowy ciąg znaków w systemie szesnastkowym. Tutaj może nie będę się już wdawał w szczegóły, co to jest system szesnastkowy. Natomiast ale długi. Tak, dlatego my będziemy potrzebowali, nasze DNA miało się składać z ilu cyfr? 16, tak? No. Gdzie tam każda cyfra odpowiadała za konkretną funkcjonalność naszego... zombiaka. To na pewno jest więcej niż 16. Tak, dlatego na końcu właśnie to jeszcze taki wynik obrobimy. I ta funkcja kecak jest tak zwaną funkcją skrótu, czyli ona dla dowolnego parametru zwróci nam ciąg znaków o takiej samej długości. Zgodnie ze standardem właśnie SH3. Tak między innymi działają funkcje skrótu, tak właśnie z matematycznego punktu widzenia. Czyli dla dowolnego ciągu znaków, czy ja na przykład wpiszę Tomek, czy Adam, czy na przykład czy wpiszę pies, to ona zwróci ciąg znaków o takiej samej długości, natomiast zupełnie inny do innego parametru. I teraz tak. Następna rzecz, która to jest do omówienia, to formatowanie, czyli typecasting. Formatowanie zmiennych też jest niezwykle potrzebne, ponieważ mamy różne typy zmiennych. Możemy na przykład mieć uint, możemy mieć uint 8 i czasami potrzebne jest, żeby zgodność tych typów zachować. Dlatego, żeby zgodność była zachowana, używamy formatowania, typowania, które stosujemy właśnie poprzez umieszczanie w nawiasach takich okrągłych i poprzedzonych nazwą typu konkretnej wartości. Typ to jest też takie słowo, na przykład jak ktoś mówi na coś, na przykład jesteś typem albo coś takiego. Tak, czyli określa jakąś osobę, tak? Mówi, ale jesteś niedobrym na przykład typem. No. I tak samo tutaj w programowaniu też mamy takie typowanie, tylko tu mamy typowanie na już konkretny rodzaj zmiennej, na przykład na ten całkowito liczbowy, czyli uint. No i teraz, kiedy mamy te podstawy omówione, myślę, że możemy przejść do implementacji tego zadania. Przeczytajmy, co tutaj jest do wytworzenia. Czyli tak, pierwsza linia kodu powinna zawierać wywołanie tej naszej ulubionej funkcji kecak i przypisanie jej do zmiennej całkowitej liczbowej, tak, rand. Czyli tworzymy sobie wewnątrz naszej funkcji za pomocą słowa kluczowego uint zmienną rand i do niej przypisujemy właśnie wynik, czyli to, co zwraca funkcja kecak, ta nasza śmieszna. Pamiętajmy, że każda funkcja musi być po jej nazwie zastosowane, musi być te nawiasy
okrągłe oraz średnik na każdej, czyli na każdym końcu linii tego wiersza. Z tym, no, z przecinkiem. Tak. Tak, i tutaj jest właśnie ciągle przecinek. Przecinek, tak. I tutaj ta funkcja kecak przyjmuje jako parametr coś, co musi być zakodowane właśnie w postaci bajtowej. Dlatego tutaj używamy też wewnętrznej funkcji abi-encode-pact, tak? I to wszystko powinno być w tej pierwszej linii kodu. A druga linia kodu to właśnie jest to, co ta nasza funkcja generateRandomDNA ma zwrócić. I tutaj, żeby funkcja coś zwróciła, musimy użyć słowa kluczowego return. Tylko nie returns, tylko return, bo returns używamy tutaj w definicji funkcji. I właśnie tutaj jest ten zapis, że ta funkcja musi zwracać liczbę składającą się z 16 cyfr, czyli dokładnie to nasze DNA, tak? A żeby to zapisać, korzystamy właśnie z dzielenia modulo. Przypomnę, że dzielenie modulo zwraca nam resztę z dzielenia. Dlatego operując na tej zmiennej i stosując dzielenie modulo, dostaniemy właśnie liczbę składającą się z 16 cyfr. Procent. Tak, procent to jest taki znak, który określa nam, że będziemy właśnie wykonywać dzielenie modulo. Procent to na przykład 6% albo gdzieś tam procent. Tak, i dokładnie to wszystko byłoby już chyba na tyle, ale zapomnieliśmy właśnie o tym, aby przeformatować wynik tej funkcji kecak na wartość całkowito liczbową, czyli to musimy zgodnie z definicją ubrać jeszcze w funkcję uint. Dobra, myślę, że na tym etapie to już jest wszystko. To co, sprawdzamy, czy jest poprawnie zapisany nasz kod źródłowy. Tak, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Zadanie numer 11 myślę, że możemy uznać za rozwiązane. Krótko podsumowując, skorzystaliśmy tutaj z funkcji skrótu. Funkcja skrótu przyjmuje jako argument ciąg znaków i zwraca zawsze ciąg znaków losowy o takiej samej długości dla różnych wartości argumentów, tak? Dodatkowo poznaliśmy formatowanie czy tam rzutowanie, a to pozwala nam określać typ zmiennych. Zachęcamy do dalszego śledzenia tej serii i zadawania pytań w komentarzach, jeśli któryś z tych pojęć tutaj wymaga dodatkowego komentarza. Dziękujemy, cześć!